brzmiało bardzo trudne pytanie, myślę, w momencie, w którym jesteśmy, bo tak naprawdę my dopiero jesteśmy na początku tej całej drogi. I mówienie o czytelnej wizji rozwoju tego Bełchatowa to jest, myślę, że proces najbliższych kilku lat, gdzie całe środowisko Bełchatowa musi usiąść do stołu, na zasadzie partnerstwa tak naprawdę przeprowadzić wielką debatę i dyskusję, w której wypracowana zostanie ta wizja rozwoju Bełchatowa, całego tego zagłębia bełchatowskiego. Niewątpliwie ważne jest to, byśmy tutaj nie podążali stereotypami, byśmy rzeczywiście spróbowali stworzyć własną, innowacyjną ścieżkę rozwoju tego zagłębia, opartą na specyficzności tego miejsca, która się wyraża w postawach społecznych, w potencjale gospodarczym, w kompetencjach, w zasobach, które są unikalne w tymże miejscu. Wszystko, co nowe, wszystko, co niewiadome, wywołuje u nas obawy. To jest naturalna sprawa dla każdego człowieka. I teraz, jeśli coś jest nieznane, coś jest nowe, to my się w sposób automatyczny tego boimy. Dlatego tak ważna jest edukacja, tak ważne jest budowanie świadomości, tak ważne jest pokazywanie ludziom, włodarzom, przedsiębiorcom korzyści z tego procesu, żeby uwierzyli, że to, jeśli się dobrze tam transformację zaplanuje, to jesteśmy w stanie przejść, mówiąc krótko, przez nią suchą stopą, czyli nie poniesiemy kosztów, nie poniesiemy recesji gospodarczej, jaka spotkała Łódź, bo w przypadku Łodzi to było radykalne, niezaplanowane i taki bardzo, byśmy powiedzieli, wstrząsowy proces. Bełchatów ma szansę tego uniknięcia, bo mamy czas, żeby się do niego przygotować i co najważniejsze, mamy też zaplanowane środki finansowe zabezpieczone właśnie na tą transformację. To nie jest proces uszyty na kadencję, na 4 lata, na 10, to jest proces uszyty na co najmniej 30 lat. Jeżeli będziemy myśleć długookresowo, niedoraźnymi interesami i uświadomimy sobie, że my nie budujemy planów czy strategii dla władz, dla jakiejś opcji politycznej, tylko dla zagłębia bełchatowskiego, dla tego miejsca, dla tych ludzi, dla tych podmiotów, to rzeczywiście jesteśmy w stanie odejść od tej polityczności, kadencyjności i jesteśmy w stanie rzeczywiście długookresowo stworzyć taką wizję rozwoju opartą na konsensusie różnych podmiotów funkcjonujących w środowisku lokalnym, jeśli oni będą akceptować tą wizję rozwoju, tą transformację, to oni się też automatycznie włączą w cały ten proces, bo to będzie ich transformacja. Oni się będą z nim identyfikować. Oni staną się takimi ambasadorami tejże transformacji i sprawcami tejże transformacji. Ale rzeczywiście trzeba zacząć od edukacji, świadomości, budowania partnerstwa, wyłaniania, szukania liderów, którzy wezmą na swoje barki cały ten proces, żmudny, długi proces przemiany struktury społeczno-gospodarczej Bełchatowa. Tego się nie da tak zrobić po prostu, zerwać z pewnymi ścieżkami rozwoju, sposobem myślenia, takimi kanonami czy kalkami, ale to jest absolutnie możliwe. Proszę zobaczyć, Łódź powoli się dźwiga z tej monokultury. Łódź pokazuje, że można stworzyć fajną ścieżkę rozwoju dla miasta i Łódź, proszę zobaczyć, robi to głównie w oparciu o właśnie oddolne pomysły. Jest bardzo mocna transformacja Łodzi oparta o przedsiębiorczość mieszkańców. Więc myślę, że Bełchatów ma doskonały przykład sukcesu, można by było powiedzieć. Doskonały przykład w zasięgu ręki, mówiąc krótko, że to się da zrobić, natomiast trzeba już dzisiaj rozpocząć procesy planowania tej transformacji, nie czekać do zamknięcia, nie czekać do tego momentu takiego krytycznego, tylko bardzo dobrze się do tego procesu transformacji przygotować. Rzeczywiście monokultura, tak jak i w Łodzi, tak i w Bełchatowie, była w którymś momencie wielkim szczęściem i impulsem rozwojowym. Teraz staje się nieszczęściem, ale Bełchatów ma czas, żeby przygotować się do tego procesu. Nie ma złotej rady. Ja natomiast jestem przekonana, że wszystko, współczesna gospodarka to jest gospodarka oparta na ludziach, nie na pieniądzu, tylko na ludziach.
I jak spotkamy ludzi, możemy przenosić góry. Jeśli spotkają się ludzie, którzy rzeczywiście będą się z tym procesem utożsamiać, angażować, jeśli tam zbudujemy kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał relacyjny w tym środowisku, to rzeczywiście będzie czynnik sukcesu i będziemy mieli piękną transformację Zagłębia Bełchatowskiego. Szczegółów nie powiem, bo tak powiedziałam, jest przedwcześnie, ale na pewno Bełchatów innowacyjny i Bełchatów oferujący dobrą jakość życia dla mieszkańców. Bełchatów przedsiębiorczy, który potrafi zatrzymać młodych, utalentowanych ludzi, powstrzymać procesy migracji, który wyzwoli trochę taki uśpiony potencjał, który tam jest w ludziach, w potencjale, w przedsiębiorstwach i który sprawi, że rzeczywiście to będzie taki bardzo silny subregion województwa łódzkiego, a myślę, że w niektórych obszarach również w skali krajowej czy europejskiej.